Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się bowiem na pierwszym podkarpackim forum transportu i logistyki. Organizatorami dzisiejszego spotkania są marszałek województwa podkarpackiego, prezydent miasta Przemyśla oraz rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. I na dobry początek proszę o gromkie brawa dla wszystkich organizatorów, bo mocno się napracowali. Patronat honorowy nad forum sprawują marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pan Marek Kuchciński, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, marszałek województwa podkarpackiego pan Władysław Ortyl. Patronatem medialnym Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki zostało objęte przez czasopismo Logistyka, tygodnik Życie Podkarpackie, Gazetę Codzienną Nowiny oraz portal Nowiny 24, Polskie Radio Rzeszów, Telewizję Polską Oddział w Rzeszowie oraz portal Przemyski. I również proszę o brawa dla wszystkich patronów. Już teraz bardzo dziękuję wszystkim patronom i współorganizatorom za wsparcie podczas przygotowań do tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Forum Transportu i Logistyki. Szanowni Państwo, rok temu, po tym jak zostałem wybrany przez Senat na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zainicjowałem działania na rzecz zorganizowania w murach naszej uczelni Forum Transportu i Logistyki. Wynikało to z konieczności zawiązania współpracy uczelni z władzami samorządowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu pobudzenia rozwoju miasta Przemyśla, ziemi przemyskiej, a także całego Podkarpacia. I czego nie ukrywam, zwiększenia rozpoznawalności i rangi PWSW jako uczelni spełniającej kluczową rolę w Przemyślu i regionie, uczelni otwartej na współpracę. Kończąc moje wystąpienie, jeszcze raz życzę wszystkim udanych obrad, miłego pobytu w naszej uczelni i w pięknym mieście, jakim jest Przemyśl. Forum uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu rektorowi. Współorganizatorem forum jest również Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Dlatego bardzo proszę pana Bogdana Romaniuka, wicemarszałka województwa podkarpackiego, również o zabranie głosu, skierowanie kilku słów do wszystkich uczestników forum. Panie ministrze, panie pośle, panie rektorze, szanowni państwo. Ja chciałbym na samym początku w imieniu marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla, serdecznie wszystkich Państwa pozdrowić, jak również życzyć owocnych obrad, gdyż pierwsze Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki jest tak ważnym spotkaniem na mapie województwa podkarpackiego, gdzie spotykają się i ministrowie, i posłowie, ale też i profesorowie, i znawcy tematyki, by spróbować porozmawiać o jak najlepszych rozwiązaniach, jeśli chodzi o transport i logistykę. Tak jak tutaj pani prowadząca powiedziała, że jest to pierwsze forum, Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki, to łatwo sobie można wyobrazić, że za rok pewnie spotkamy się na drugim, czego sobie i Państwu życzę. Organizatorem forum jest również Urząd Miasta Przemyśla. Dlatego bardzo proszę pana doktora Janusza Hamryszczaka, zastępcę prezydenta miasta Przemyśla, o zabranie głosu. W imieniu władz samorządowych miasta Przemyśla witam państwa w Przemyślu tak gorąco, jaką mamy dzisiaj gorącą pogodę. Spotykamy się dzisiaj tutaj, w Państwowej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, aby dyskutować o transporcie i logistyce. Sektor TSL dzisiaj według różnych statystyk daje od 8 do nawet ponad 10% w produkcie krajowym brutto. Jest to zatem bardzo ważny sektor dla rozwoju zarówno tego skali międzynarodowej, ale również do tego rozwoju skali lokalnej. Może na pamiątkę tego, że odbywa się pierwsze forum na uczelni wschodnioeuropejskiej, możemy go nazwać Wschodnim Ośrodkiem Transportu i Logistyki w Przemyślu. Życzę udanych obrad. Życzę wymiany doświadczeń, zarówno tych naukowych, jak i praktycznych. I korzystając z okazji, zapraszam do zwiedzania naszego pięknego miasta. Dziękuję bardzo. Jest z nami również pan Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. I z przyjemnością oddaję panu głos.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na dzisiejsze wspaniałe wydarzenie. I oczywiście przychylam się do moich przedmówców i jestem za tym, żeby to forum było dalej kontynuowane, że to jest dopiero początek, że jeszcze wiele razy spotkamy się i będziemy o tych kwestiach dyskutować w następnych latach. Szanowni Państwo, ale przechodząc już do tematyki dzisiejszego spotkania, to chciałbym na wstępie oczywiście podkreślić, że polski rząd w połowie lutego bieżącego roku przyjął strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Strategię, w której odchodzimy od modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, który wyłącznie skupiał się w ostatnich latach na wsparciu większych ośrodków miejskich, metropolii bądź też miast aspirujących do takiego statusu i przechodzimy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego rozwoju rozumianego pod względem społecznym, pod względem gospodarczym, ale także pod względem terytorialnym. I żeby te wszystkie szanse wyrównywać, oczywiście potrzebna jest również odpowiednia infrastruktura, zarówno infrastruktura drogowa, zarówno infrastruktura kolejowa, szeroko rozumiana, również uwzględniająca terminale przeładunkowe. I takie działania są podejmowane przez polski rząd, ale także również przez władze województwa podkarpackiego. Mówił o tym już pan wicemarszałek Bogdan Romanio. Tak, aby te działania były ze sobą komplementarne. Część inwestycji możemy realizować z poziomu krajowego, natomiast część z poziomu regionalnego i o tym, szanowni państwo, trzeba pamiętać. Ale mówię, działania trzeba prowadzić w wielu aspektach, w wielu wymiarach, zarówno w kontekście infrastrukturalnym, w kontekście społecznym, w kontekście gospodarczym. Myślę, że jeżeli wykorzystamy te szanse, które są postawione i które są wykreowane przez polski rząd, to rzeczywiście ten region będzie się znacznie szybciej rozwijał i o tych negatywnych procesach z czasem będziemy mogli zapomnieć. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do przysłowiowego sedna. Czas bowiem rozpocząć dzisiejsze obrady. Pierwszą sesję pierwszego podkarpackiego Forum Transportu i Logistyki poprowadzi pan profesor doktor habilitowany Wiesław Piekarski. Pierwszy ten, oczywiście sesja to jest komodalność transportu w aspekcie szlaku jedwabnego i możliwości dla Polski. I pierwszy element dotyczący trzech miastem strategicznym na Podkarpaciu i Rzeczypospolitej. I o wygłoszeniu proszę pan profesor doktor Raz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, bardzo proszę. Przemyśl jest jedynym znaczącym miastem graniczącym z Ukrainą, a od 2004 roku jedynym znaczącym miastem na wschodniej flance Unii Europejskiej. Położenie geograficzne Przemyśla, a także ciężar i znaczenie dziejowe tego miasta przypominają mi alzacki Strasburg. Obydwa miasta posiadają charakter przygraniczny. Obok Przemyśla przebiega granica polsko-ukraińska, zaś obok Strasburga granica francusko-niemiecka. Rozlokowane zostały te miasta nad ważnymi rzekami. Przemyśl nad Sanem, Strasburg nad Renem. Obydwa miasta określane są mianem miast kościołów z centralnymi, zabytkowymi katedrami i zawsze zaliczane były do ważnych ośrodków teologicznych. Przechodzimy do kolejnego referatu. Bardzo proszę. Temat bezpieczeństwa jako aspekt transportu i logistyki. Pan dr Bogdan Żońca, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie są nadrzędne cele logistyki? A więc zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchu dostaw jest absolutnie nadrzędnym celem logistyki. U podstaw postulatów logistycznych takich jak zapewnienie właściwych zasobów w odpowiednim miejscu, czasie, ilości i jakości. W dobie współczesnych procesów globalizacyjnych wyłania się kolejny postulat bezpieczeństwa. Postulat bezpieczeństwa systemów logistycznych w
ostatnich latach po prostu nabiera ogromnego znaczenia. Na taki stan rzeczy mają wpływ przede wszystkim procesy globalizacji gospodarki. Niespotykany dotąd stan zagrożenia realizacji procesów logistycznych poprzez terroryzm czy plany strategicznych inwestycji, od realizacji których zależeć może w ogóle egzystencja całych narodów. I bardzo proszę w tej chwili kolejny referat. Transport transgraniczny, już przedstawiam, transport transgraniczny i w imieniu referat dr Ewy Leniart wygłosi Kamila Piech, dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, według stanowisk i funkcji. Dzisiaj mam ten zaszczyt reprezentować na konferencji Panią Wojewodę Ewę Leniart. To dla mnie ogromna przyjemność móc podzielić się z Państwem wiedzą na temat transportu transgranicznego. Wiedzą, która jest szczególnie istotna, mając na uwadze przejścia graniczne, ruch na przejściach granicznych, politykę transportową. To tematy bardzo istotne i godne uwagi. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za zorganizowanie tej konferencji i łączę wyrazy uznania i pozdrowień od Pani Wojewody dla wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia. Referat jest ukraińsko-polska współpraca w dziedzinie transportu jako ważny element integracji europejskiej Ukrainy oraz dostosowania jej infrastruktury do standardów Unii Europejskiej. Wolodymyr Bachyński, radca minister ambasady Ukrainy w RP. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom tego forum za zaproszenie przedstawicieli Ukrainy do udziału w konferencji. Ukraina już była tyle razy dzisiaj tutaj wspomniana, że po prostu obecność tutaj przedstawicieli ambasady Ukrainy jest rzeczą taką naturalną i oczywistą. Szczególnie tutaj w tym pięknym mieście Przemysł, który znajduje się na polsko-ukraińskim pograniczu. Jeżeli rozmawiamy o współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie transportu, to muszę powiedzieć, że ta współpraca w naszej ocenie rozwija się bardzo dobrze. Stan bezpieczeństwa drogowego w regionie oraz przestrzeganie przepisów przez przewoźników krajowych i zagranicznych. I tutaj dwie osoby widzę są. Jerzy Micha, podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego i Tadeusz Mik, naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie. Szanowni Państwo, to, że tutaj pojawiliśmy się jako inspekcja, jest dla nas dużym wyróżnieniem i zaszczytem, dlatego że postaramy się przedstawić czy przybliżyć pewnego rodzaju inne spojrzenie. Można mówić o rozwoju regionu, ale należy również wskazać na te elementy, które stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, dla mieszkańców regionu, ale także dla tych, którzy tymi pojazdami się poruszają. Przechodzimy do kolejnego referatu. Transgraniczne Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu Krównikach. Szansa zrównoważonego rozwoju Przemyśla i regionu. Jadwiga Zenowicz, naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Organizatorom dziękuję za zaproszenie na tę ważną konferencję i za umożliwienie przedstawienia mi zagadnienia związanego z planami utworzenia Transgranicznego Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu Krównikach, szansą zrównoważonego rozwoju Przemyśla regionu. Przechodzimy do kolejnego referatu. Model Międzymorza. Przyszłość dla Podkarpacia. Dr Olech Soski, Instytut Transformacji Społeczeństwa KIW. To była duża, ważna tematyka, jaka jest ogólnie rozwijająca. I kiedy ja słuchał сьогодні ці доклади, то згадував, коли я був в 1998 році штатним радником по макроекономіці президента Кучми. І ми працювали тоді дуже тісно з польською стороною по
wszystkich projektach. Drugą sesję poprowadzi pani Ewa Draus, której właśnie teraz oddaję głos. W samorządzie wojewódzkim zajmuję się rozwojem regionalnym już od wielu lat. Dlatego z wielką przyjemnością tutaj wspólnie z moimi kolegami samorządowcami podejmiemy temat rozwoju województwa podkarpackiego, a przede wszystkim regionu przygranicznego w aspekcie transportu i logistyki. Poproszę teraz pana Bogusława Słabickiego, wójta gminy Orły, aby przedstawił nam, przybliżył nam problematykę tego Przemyśla, jak i obszaru funkcjonalnego. Gmina Orły jest tym obszarze funkcjonalnym, przemyskim, więc serdecznie zapoznamy się z działaniami samorządu gminnego. Szanowni Państwo, gmina Orły na północ od Przemyśla. Położenie tejże gminy przy głównym węźle, jeżeli chodzi o drogę krajową, więc jest to na pewno rzecz, która mocno wspomaga w rozwoju każdy samorząd. Teraz ja poproszę pana starostę, Leckiego, pana Andrzeja Olesiuka. On nam powie o tej infrastrukturze na południu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, mam nadzieję, że krótko, ale w sposób skondensowany spróbuję państwu podzielić się tematem Bieszczadów. Ja teraz poproszę naszego gospodarza, pana wicestarosty Przemyskiego, Marka Kurwę, o zabranie głosu, żeby nam przedstawił teraz punktu widzenia powiatu przemyskiego. Dzień dobry państwu, szanowna pani przewodnicząca, magnificencja panie rektorze, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za możliwość zaprezentowania powiatu przemyskiego na waszym forum i na konferencji, ponieważ myślę, że jest to również jedna z okazji, żebyśmy mogli nie ukrywam, pochwalić się naszymi osiągnięciami w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, ale również w innych relacjach między samorządami Polski i Ukrainy, bo to też rzutuje niewątpliwie na perspektywę dalszego rozwoju. Bardzo proszę pana Krzysztofa Składowskiego, wójta gminy Żurawica, który nam powie o reaktywacji swojego portu Żurawica Medyka Przemyśl i perspektywach rozwoju gminy Żurawica i regionu. Jeśli chodzi o moje dzisiejsze wystąpienie, motywem przewodnim są szanse czy możliwości reaktywacji suchego portu Medyka Żurawica Przemyśl. Są to perspektywy rozwoju nie tylko mojej gminy, ale całego powiatu i regionu. Bardzo prosimy teraz wójta gminy Medyka, pana Marka Iwasieczka. Gmina Medyka to mam przedstawić ubrane problemy transportowe z tej racji zapewne, że gmina leży na przy przejściu drogowym. Stąd te problemy istotnie występują. Wynikają one właśnie z racji jej przygranicznego położenia. Ostatnim wystąpieniem jest pan profesor Jan Balczewski, który pokaże nam z perspektywy Rzeszowa, stolicy województwa, jak Rzeszów i infrastruktura drogowa może też oddziaływać na Przemyśl, jak i na obszary przygraniczne. Tak się zastanawiałem nad tym zagadnieniem. Raczej zajmę się tutaj problematyką, jak gdyby, powiedzmy, całości układu komunikacyjnego województwa. Jakimś tam Rzeszowem na marginesie, bo tam jest problem nierozwiązywalny przez dwie następne perspektywy finansowe. Szanowni państwo, rozpoczynamy zatem trzecią sesję Podkarpackiego Forum Transportu i Logistyki. Sesję, której tematem będzie potencjał przemysłowy Podkarpacia. Ta część poprowadzą panowie dr Janusz Hamryszczak i profesor dr habilitowany Maciej Kuboń. Bardzo serdecznie do pierwszego wystąpienia poproszę pana Adama Banaszka, dyrektora PKP Cargo, Południowy Zakład Spółki Katowice. Zacznę od czegoś takiego, mówimy cały czas w czasie konferencji głośno kolej. Myślę, że mamy na myśli tą starą strukturę i tą starą kolej. Ja przypomnę, że to się troszeczkę zmieniło. I pewne dane później, które zaprezentuję, też pokażą, jak to wygląda. Bardzo bym poprosił o zabranie głosu pana Jerzego Zubę, pełnomocnika burmistrza Zagórza do spraw kolei.
Bardzo króciutko chciałbym się podzielić z Państwem moimi doświadczeniami w promowaniu kolei. Też podzielam tutaj opinię Pana Prezydenta, że no przed koleją naprawdę jest duża przyszłość, aczkolwiek w naszym regionie to czasami bardzo, bardzo trudno jest szerszemu kręgowi osób zrozumieć. Zapraszam Pana Karola Gajdzika o przedstawienie swojej prezentacji. Chciałbym powiedzieć jeden aspekt sprawy. Linia kolejowa 102, o której tak bardzo głośno mówię, ma 12 km. I ja walczę o to, ażeby na tej linii kolejowej wrócił ruch. Oczywiście po stronie ukraińskiej jest następny kawałek, który jest nam potrzebny, żebyśmy potem z powrotem mogli wjechać przez Kościenko w Bieszczady. Jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszam za to przesunięcie pana Romana Sowdana, firma handlowo-usługowa Rodan. Bardzo serdecznie zapraszam do prezentacji. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo organizatorom tej konferencji. Na ręce pana prezydenta Celonu, przewodniczącego miasta, z panem prezydentem, z panem wiceprezydentem. Dziękuję panu rektorowi. Przedstawicieli rządu chyba już nie ma, także tamta strona też. Jestem rad, że mogę z centrum Polski przyjechać po to, żeby jako człowiek tej ziemi móc wypowiedzieć swój głos. Bardzo dziękuję i zapraszam następnego prelegenta. Będzie to pan dr Karol Krajewski, który przedstawi referat na temat problemy logistyki tradycyjnych i lokalnych produktów żywnościowych. Bardzo proszę. Naszym celem jest pokazanie tego, że jak będzie infrastruktura, to albo będziemy mogli stąd coś wozić, albo ktoś do nas przyjadą konsumenci i będziemy mieli ich mogli na granicy Europy żywić. Pan Paweł Szmajda, przedstawiciel firmy Zeto Rzeszów, przedstawi nam wykład na temat zintegrowany system zarządzania infrastrukturą drogową. Proszę Państwa, ja mam dość taki trudny może temat, ale niezwykle ważki. Biorąc pod uwagę to, że nasze państwo przeznacza coraz większe środki na budowę i modernizację infrastruktury drogowej, coraz większą wagę czy rangę mają systemy, które umożliwiają jakieś sprawne zarządzanie tą infrastrukturą drogową. Szanowni Państwo, myślę, że powoli czas zacząć dzisiejsze spotkanie. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie, równie gorąco jak wczoraj. Dzisiaj spotykamy się w nieco skromniejszym, ale równie zacnym gronie. Spotykamy się podczas drugiego dnia Podkarpackiego Forum Transportu i Logistyki. Zapraszam pierwszego prelegenta, pana starostę, aby przedstawił referat na temat rozwoju inwestycji drogowych i mostowych w powiecie przemyskim. Bardzo proszę. Ja dzień dzisiejszy mam mówić na temat rozwoju inwestycji drogowych i mostowych w powiecie przemyskim. No, ale żeby zacząć od tych inwestycji w powiecie, to już jest takie kilka ogólnych informacji. Mianowicie na powiecie przemyskim funkcjonują połączenia drogowe w postaci autostrad, dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych. I teraz proszę drugiego prelegenta, pana Leonarda Wojciechowskiego, o przedstawienie referatu na temat genezy terminalu przełodowego w Medyce. Jestem reprezentantem na dzień dzisiejszy firmy PKP Cargo, która załączki swoje miała i powstała w 1990 roku jako firma Traytrans. Firma Traytrans powstała w 1999 roku, gdzie udział jako spółka z o.o., gdzie udziałowcami był austriacki spedytor i Polskie Koleje Państwowe. Proszę kolejnego prelegenta, pana doktora Adama Sidora, jako przedstawiciela Państwa Inspektoratu Sanitarnego, o przedstawienie referatu na temat higiena w transporcie jako element łańcucha bezpieczeństwa żywności. Mój wykład będzie nieco odbiegał od tych dwóch poprzednich. Na pewno chcę tutaj zwrócić uwagę, że bardzo istotna jest sieć dróg, logistyka w zarządzaniu czy zapewnianiu bezpieczeństwa żywności. Zapraszam pana doktora Ignacego Kaczmara.
po przedstawienie referatu na temat wybranych zagadnień symulacji dyskretnej wykorzystywanej w logistyce. Chciałem Państwu zaproponować temat, przybliżyć temat symulacji dyskretnej w logistyce. Otóż era, proszę Państwa, wykonywania makiet, chociażby tak jak to robiono w latach 70. w planowaniu przestrzennym, już dawno minęła. Dzisiaj mamy zupełnie inne, nowe narzędzia do modelowania i do symulacji procesów logistycznych, transportowych. Przy tej okazji cieszymy się bardzo z obecności Pana Prezydenta Miasta Przemyśla, Pana Roberta Chomy, współorganizatora forum. No i Panie Prezydencie, nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby nie oddania Panu głosu, więc bardzo proszę, zapraszam na naszą katedrę. Tak więc tutaj liczmy na to, że rzeczywiście może się urodzić coś dobrego, czy powinno się urodzić coś dobrego. Jeżeli to wszystko razem zepniemy, jeśli będziemy wystarczająco zdeterminowani i podobne spotkania będą miały miejsce, z których będą wynikały konkrety, to należy temu jak najbardziej sprzyjać i zapewnić, że tak będzie na pewno z naszej strony. I bardzo proszę też o kilka słów i pewne podsumowanie gospodarza forum, czyli pana rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, doktora Pawła Treflera. Cieszę się bardzo, że ta inicjatywa doszła do skutku, inicjatywa pierwszego podkarpackiego forum transportu i logistyki. I tak jak wspominałem wczoraj, myślę, że to powinien być pierwszy krok, a drugim krokiem powinno być zjednoczenie tego środowiska w sektorze transportu i logistyki i stworzenie takiego lobby, żeby te władze centralne tutaj na nas przychylnie spojrzały i zauważyły ten potencjał, jaki tkwi w naszym regionie, w mieście Przemyśl, jeżeli chodzi o sektor transportu i logistyki, bo z tych wczorajszych referatów to jasno wynika. Miło mi rozpocząć dzisiejsze spotkanie sesji poświęcone m.in. takim tematom, a konkretnie temat sesji jest innowacyjne technologie branży WSL. Chciałbym bardzo zaprosić pierwszy referat dotyczący transportu warunków nienormatywnych, praktycznie przewozu pojazdów i maszyn rolniczych, wygłosi dr Karol Zdzisław Muściński. Witam wszystkich serdecznie. Tematem pierwszego z wygłoszonych przeze mnie referatów jest transport warunków nienormatywnych w aspekcie przewozu pojazdów maszyn rolniczych. System nawigacji satelitarnej w transporcie drogowym. Oczywiście w układzie takim popularnym, myślę, że dla wszystkich Państwa jest to temat znany. Jest to rzecz, która od dwóch dekad przeszło, funkcjonuje jako coraz bardziej popularny element pomalejący nam jako użytkownikom pojazdów mechanicznych poruszać się, zwłaszcza w nieznanym terenie. I proszę o przedstawienie systemu znakowania dróg o bezpieczeństwie w transporcie drogowym. Bardzo proszę o kolejne. Krócej już teraz, bo będzie. Postaram się. Widzę po prostu tam są te nerwy, bo większość twarzy znających, no tak się jakoś bardzo mocno. I tutaj system tachografii cyfrowej jako narzędzie wykorzystywane do monitorowania bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Doktor Antoni Zieje Marcin Richter, nauki techniczne, specjalista z dyscypliny właśnie transport. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, na Pana ręce chciałbym pierwsze słowo złożyć podziękowania dla organizatorów za zaproszenie mnie do udziału w tym forum w zakresie logistyki i transportu. A zatem witam serdecznie raz jeszcze i zapraszam pierwszych prelegentów. Profesora, doktora habilitowanego inżyniera Józefa Stawę i Kamela Sabr-Ala, którzy wygłoszą referat odchylenia praktyczne jako nietypowość działań w łańcuchu logistycznym zrównoważonego stosowania pestycydów. Zapraszam serdecznie. Będzie to naprawdę trwało, dlatego że trzeba ręcznie to wszystko przełączać, ale myślę, że damy radę. I dlatego jeszcze raz Panie Przewodniczący, ze Szanowni Senatorzy, chcieliśmy przedstawić Państwu temat dotyczący tak zwanych odchyleń praktycznych. To troszkę dziwna nazwa,
Niemniej jednak jest to już coraz częściej spotykane i problem wchodzący w zakres bezpieczeństwa w różnym zakresie działania. Bezpieczeństwa działania człowieka, bezpieczeństwa realizacji pewnych technologii. Zapraszam pana doktora inżyniera Grzegorza Maja, który razem z panią doktor inżynierem Jolantą Szukiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawi nam referat na temat metody i standardy dystrybucji asortymentu biomasy na cele energetyczne środkami transportu drogowego. Chciałem państwu przedstawić krótki wycinek tak naprawdę logistyki dystrybucji i zasad przewozu biomasy roślinnej stałej. Jest to problem coraz częściej się rozwijający ze względu na to, że jesteśmy zobligowani do 2020 roku produkować energię z odnawialnych źródeł energii na poziomie 15%, a Unia Europejska do nawet 20%. Na dzień dzisiejszy najwięcej energii odnawialnej produkujemy zarówno w Unii, jak i w Polsce właśnie z biomasy roślinnej. Pan profesor doktor habilitowany Wiesław Barabasz, Uniwersytet Polityczny w Krakowie i pani doktor inżynier Anna Kulicka, nasza rodzima uczelnia PWF w Przemyślu, a temat logistyka w problematyce GMO to szanse czy zagrożenie dla rozwoju rolnictwa i zwiększenia zasobów żywnościowych. Bardzo serdecznie witam państwa i ten referent, ja zdaję sobie sprawę, że on jest bardzo może ciekawy, ale może wzbudzić bardzo wiele kontrowersji. Ja wiem, że jest bardzo dużo przeciwników GMO i tych na pewno mnie przekona, ale też jest wiele zwolenników i tych tylko upewnię w tym, że mają rację.